Adam Zdrójkowski. Największą popularność zyskał dzięki serialowi Rodzinka.pl. Prowadził program The Voice of Poland i wygrał pierwszą edycję Dance Dance Dance. Z Adamem pogadaliśmy o aktorstwie, biznesie, planach na przyszłość i portalach plotkarskich, które często ingerują w jego związek z Wiktorią. To czyli twój pierwszy początek był na planie. Mhm. Okay. Mocno. No grubo, nie? I, no. To, i to tak, że wszyscy wiesz, i to wszyscy jeszcze wiesz, ci podjudza. Gorzko! To nie, nie miałbym bez sceny seksu, nie mam problemu. Jak Wiktoria miała tą scenę w lesie, dziś nie zaście nikt, to rozważała to, czy to już ty jesteście na takim poziomie, że macie to... Wyczytałem gdzieś, że średnio za jeden dzień zdjęciowy brałeś 3000 zł, 15 sezonów. Tam teraz emocje, no bo twój członek rodziny niedługo będzie walczył na Fame MMA, twój szwagier. Członek, no tak, tak, to prawda, to ciekawe w ogóle jest dla mnie, bo jakby ogólnie rzecz biorąc, ja wiem, że Matek ma na pewno charakter i wiem, że jest raczej chłopakiem, który jestem bully boyem. Taki profilniak. Tak, tak, raczej tak, więc wiem, że na pewno spodziewałem się tego, że kiedyś może być taka sytuacja, że właśnie Mateusza zobaczymy na tym ringu, chociaż nigdy o tym z nim nie rozmawiałem, ani z Wiktorią, ani nikt mi o tym nie mówił wcześniej, ja w ogóle się dowiedziałem tak naprawdę. Jak mi pokazał umiejętności. Nie, właśnie nie, ja jeszcze nie miałem okazji, bo rzeczywiście pisaliśmy o tym, że wpadnę na trening, tylko ja miałem teraz okres taki, że mało trenowałem i nawet bym się ośmieszył bardziej, jakbym tam poszedł. Więc poczekam sobie na ten lepszy moment. A czyli też byś planował sobie gdzieś w przyszłości zawalczyć? Wiesz co, ja sobie trenuję czasami na przykład dla siebie, ale nie mówię nie, tak? Bo... Ale sztuki walki trenujesz. Sztuki walki, okay, tak. Okay. W sensie trenuję. No dużo, to jest za duże słowo moim zdaniem. Bardziej to jest takie uczęszczanie na zajęcia i jakieś podstawy takie, że ewentualnie jakbym kiedyś właśnie chciał wypróbować swoich sił, no to byłaby taka opcja, że już mam jakieś podstawy, tak wiem jak wyprowadzić prawidłowo cios, ale bardziej to jest chyba boks niż MMA, tak, te zajęcia. Okay. Okay. Pozdrawiam, Karola Kosa. Ja widziałem wywiad twojego szwagra z 2018 roku i odniosłem takie wrażenia, jak gdyby za tobą nie do końca przepadał. Czy to jest mylne wrażenie, czy coś w tym jest, że 3 lata temu wasza relacja była ciężka? Słuchaj, powiem tak, ja z Mateuszem w ogóle jesteśmy, dużo osób mówi, że jesteśmy do siebie podobni. Tak. Ja też widziałem nawet na konferencji, że tam dużo osób pisało, czy to Zdrójkowski, czy ten, więc tego się nie da zaprzeczyć i my się lubiliśmy zawsze z Mateuszem, my zawsze byliśmy ekipą tak naprawdę. Wiktoria była moją koleżanką, zanim zaczęliśmy być razem, okay, bardzo długo, więc my byliśmy jedną ekipą. Słuchaj, powiem tak, w życiu zdarzają się różne sytuacje. Wiktoria i Mateusz są bardzo zżyci ze sobą i w życiu bywają różne sytuacje, kiedy ja się pokłócę z Wiktorią, kiedy ona się ze mną pokłóci, różnie na to reagujemy, powiedzmy, on gdzieś tam z którejś perspektywy to widział i były różne sytuacje takie, gdzie on na przykład bronił swojej siostry, powiedzmy, nie znając do końca sytuacji oczywiście, jako taki po prostu brat, tak, że... No klasycznie. No tak. Tak, to jest fajne, tak, ja nie trzeba. Uważam, że to jest ten, tylko zawsze dochodziło do momentu, kiedy my sobie wytłumaczyliśmy, bo wszystko okej. Okay. Były różne na pewno takie momenty, kiedy by się zgrzytaliśmy, ale to nigdy nie było na takim poziomie, że powiedzmy teraz jest wszystko okej, na przykład, już jesteśmy też troszeczkę starsi, więc jakby wiemy co z czym się je i jak to wygląda, jak związki wyglądają przede wszystkim, bo to tylko i wyłącznie na tym poziomie byśmy mieliśmy jakieś powiedzmy spinki czy coś, bo mówię, oni są taką rodziną, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, taką naprawdę trzymającą się razem, to jest super. Ale też czasami jakby przez to, że tak razem są, nie potrafią spojrzeć na sytuację z trzeciej osoby, z jakiegoś takiego bardziej randomowego punktu, no randomowego, takiego neutralnego. Ale to tak mówię, ale dobrze, wiesz co, bo ciekawy byłem właśnie a propos tego pytania, wiedziałem, że na pewno zada ci pytanie a propos Mateusza, ale byłem ciekawy, czy ktoś jakby zauważył to, że ten, bo myślę, że ten, wiem o który wywiad ci chodzi pewnie nawet, bo też go widziałem i też tam on tak się wahał, jak tak odpowiadał na te pytania, tak. No więc jakby myślę, że tak, to był wtedy ten okres chyba, kiedy mogliśmy się trochę tam kłócić, ale nigdy to nie było na poziomie takim, że powiedzmy teraz żywimy do siebie jakąś urazę czy coś. Czy normalnie takiego. Będziesz mu kibicował? Tak, tak, najbardziej będę mu kibicował, wiesz, jakbym mógł być na gali... Haribo Team. Tak, tak, Haribo Team. Jakby mógłbym być na gali, to też bym był na gali, więc... No, więc to na pewno nie jest tak, że gdzieś tam mamy do siebie problem teraz, to już minęło. Okay. Mateusz też się zmienił, tak, na pewno.
No to bardzo się cieszymy. Czyli to była wina Mateusza, tak... nie twoja. Nie, tylko okay. Kurde, ale teraz... Dobrze, że ten wywiad idzie do autoryzacji. Nie, ale tak poważnie, to nie to, że wina Mateusza, tylko... Czyli przyzna się. Wina... To może stańmy na Wiktorii. Wina Wiktorii. Wina Wiktorii. Najłatwiej. Tak. Słuchaj. Buziaki w ogóle. Wiktoria. Jest coś takiego, że jak Multi zaczynał być raperem po swojej karierze youtubera, to środowisko raperów okazało się takie bardzo mocno ortodoksyjne. I tak się zastanawiam, czy środowisko aktorskie jest również hermetyczne, że jak ty wchodziłeś jako taki naturszczyk do tej profesji aktorskiej, to czy słyszałeś jakieś takie głosy pogardy ze strony aktorów? Czemu on tyle zarabia, albo czemu on tutaj... Tak... Oczywiście ty też byłeś młody, ale bardziej mnie zastanawia taki kontekst, czy aktorzy też są podobnie zamknięci na osoby bez doświadczenia, jakby bez szkoły? Okej. Ja trochę jakby zamienię to pytanie. Bardziej... Czyli dlaczego jestem taki piękny? Tak, właśnie. Nie, ale tak na poważnie to zamienię to na dwa człony. Na to, czy aktorzy to hermetyczne grono, bo na pewno, i tu się musimy zgodzić, to jest bardzo hermetyczne grono. Mhm. I grono, do którego rzeczywiście, żeby oni cię akceptowali, bo nie to, żebyś ty do niego... Nie ma raczej takiej zawiści, że gdzieś tam ktoś ci z boku mówi, o, gówniarz tyle zarabia, a ja ten... Chociaż może tak jest, nie wiem, ja nigdy takich sytuacji nie miałem. Więc to nie jest tak, że jakaś zazdrość, zawiść, na pewno gdzieś tam się pojawia rywalizacja, no bo jednak tych filmów nie ma jakoś tam bardzo dużo. No to jest ograniczone. Dokładnie, sami wiecie na pewno, jak to jest na YouTubie, też jest rywalizacja jakaś w pewnym sensie, tam każdy by chciał grać, każdy by chciał tą karierę swoją pchać do przodu, mimo to, że się wszyscy raczej lubią. I po tych latach już w tym, w branży, można tak powiedzieć, wiem, że rzeczywiście po 3-4 latach możesz znać już każdego tak naprawdę, bo to jest takie właśnie grono, które często się spotyka w różnych miejscach, czy to właśnie na planach, czy na jakichś premierach, czy na jakichś eventach, czy na właśnie castingach. I ci ludzie są bardzo mili, ale tak jak mówię, żeby wejść do tego grona, to na pewno to jest... Nie? Szkoła życia, nie? Na pewno. To na pewno. Nawet zastanawiało mnie to w takim kontekście, że jak aktorzy traktowali ciebie, jak ty nie miałeś szkoły aktorskiej, ale jak na przykład aktorzy zapatrują się na kanały typu Abstrahuję, Dany Ferreri, my też kiedyś prowadziliśmy kanał komediowy, sobie odgrywaliśmy. Jak na przykład ty nawet już z doświadczeniem aktorskim patrzyłeś na naszą grę, takie miałeś odczucie, miałeś takie, kurwa, co wy robicie? Słuchaj, YouTube nie, bo YouTube jest zupełnie też inną formą, wy tutaj jesteście bardziej przerysowani, jakby to musi być takie trochę bardziej zaznaczone, to film właśnie jest dlatego, aktorzy są powiedzmy aktorami, ja też nie nazywam siebie aktorem, pomijmy mnie w tej kategorii. Ale właśnie to, że tych emocji nie potrafią, te emocje jakby tak dozować, nie, ich płacz to nie jest od razu ryk, ich płacz to może być delikatne żluchanie, takie, wiesz, potrafią te emocje działać na różnych poziomach tych emocji. YouTube jest taki, że fajne jest to, że jesteś przerysowany. Taki, no bo, slipstickowy, tak, bardzo. Tak, dokładnie, jest taki bardziej kartonowy, znaczy karykaturalny. Tak, dokładnie. No. I on chyba taki jest po prostu, więc tak powinno być. No dziwne by byłoby, na przykład Darwini robią takie produkcje często, niektóre produkcje właśnie, gdzie bardziej aktorskie, tak, gdzie oni robią te filmiki po 40 minut, prawda? No ale są super. No ja na przykład byłem mega, do tej pory jestem mega fanem grupy Darwina, bo super to robią. Ale raczej chyba ludzie z telewizji się nie interesują. Inna bajka zupełnie. Inna, no, nie ma chociaż u reżysera życia parę razy zagrało kilku aktorów. Nie? Tak, coś ale było. No tak, ale myślę, że to nie było też for free, nie? W sensie, no tak, wydaje mi się, że to nie były takie produkcje, że on napisał do nich, okej, spróbujmy, tak. Napisał, czy was na Instagramie. Ci też reżyser życia, czy... Nie, chyba nie, nigdy z reżyserem życia nie. Czy nie znasz życia jeszcze? Jeszcze nie znam życia, ale Wiktoria już zna, bo już z nim robiła produkcję, więc może mnie czegoś nauczyć. Tak? Okej. Tak. Ale coś chciałem jeszcze powiedzieć, znaczy, nie powiem o jednej sytuacji, bo nie mogę powiedzieć, ale przypomniało mi się... A o jakiej? Była kiedyś taka sytuacja, kiedy jedna osoba z internetu zaczęła pracować w telewizji. To było bardzo dawno temu i pamiętam, że były różne próby spróbowania, czy on może właśnie gdzieś w rodzince jakiegoś kolegi nie zagrać, czy coś tamte. No i pamiętam, że wtedy to nie spodobało się na przykład producentom taki pomysł, tak? Okay, to nie okay, to, że aktorem, tak, raczej to producenci mieli takie, że w ogóle co
Kogo mieli umiejscowić w Rodzince? Zgadnijmy. Dubiela bym tam widział. Dubiel do Rodzinki. Dane, albo Dane. Albo Dane. Dane jest taki. Tak mi się coś wydaje. O, coś tam, patrz po oczach, patrz po oczach, rzucamy. Widzę. Nie, to jeszcze wam powiem tak. Z dupy miał zagrać tego młodszego syna. To były... A nie, dobra, nie, bo dobra. W końcu macie, ale naprawdę możecie mieć ciężko z okay. trafieniem. Okay, to był chłopak, 1,60 wzrostu. To był epizod, tyle powiem. Okay. Ale nie w Rodzince, bo nie grał. No. Słuchaj stary, a czy ty planujesz iść w przyszłości na studia aktorskie? Tak. A maturę skończyłeś już? Tak, skończyłem maturę. W tym roku czy no, grzeć? W tamtym no, roku, okay. tak. No, ja miałem rok obsuwy. Ale powiem tak, u mnie wygląda sytuacja teraz tak, że chciałbym wykorzystać jak najbardziej ten moment, w którym jestem. Akademia aktorska, akademia teatralna jakby charakteryzuje się tym, że przez pierwszy rok, dwa lata nie możesz grać nigdzie, nie możesz jakby mieć żadnych aktywności filmowych, produkcyjnych. Za pierwsze dwa lata studiowania, tak? Totalnie jesteś wyłączony, totalnie masz zakaz? Chyba, że dziekan ci pozwoli, ale to są naprawdę przypadki. Nawet jak jesteś Adamem Zdrójkowskim? Nawet jak jesteś Maćkiem Musiałem bardziej, bo on nie studiował pierwszy, nie pracował nigdzie? Może robił jakieś takie, no chyba na rodzinkę miał pozwolenie, żeby robić kilka tam dni zdjęciowych, no bo to już robi od tylu lat, że no to byłoby dziwne, gdyby powiedzieli mu, dobra, nie, jesteś tu, to już musisz zrezygnować ze wszystkiego. Tak nauka pokory trochę, co? Na pewno to, wiesz, to uczy trochę, nie? Bo pewnie tam już po pierwszym roku już myślisz, albo w pierwszym roku już myślisz, że wiesz, aktor czy coś tam. W ogóle ja bym chciał, żebyście kiedyś tutaj zaprosili aktora po szkole krakowskiej do studia i byście zobaczyli, jak ci ludzie, jaką mają maniery, jak oni rozmawiają, jakie oni mają anegdoty. No to jest w ogóle zupełnie inny świat. Ale takiego prawdziwego aktora byście musieli zaprosić. To się bardzo dobrze słucha tych ludzi. Oni są bardzo tacy właśnie elokwentni, tacy, kurde, nawet ciężko to... Ale rozmawiałem z kilkoma takimi osobami, no tam jest zawsze taka kultura słowa, taka gracja, takie dżentelmeństwo wypowiedzi, a później siedzimy obok my. A później wiesz, zawuda i jest... To jest ciekawe właśnie, że aktorzy wydają się takimi ludźmi kompletnymi, nie? Że to ci się wydaje, że to tylko odgrywanie ról. Co to takiego? Miałem wrażenie w rozmowie z pewnym byłym aktorem, że bardzo potrafił słuchać, bardzo był zaciekawiony moją osobą i tak wiesz, pytał i w ogóle gdzie... Są też na pewno różne typy aktorów, są pewnie tacy, którzy by tylko o sobie chcieli opowiadać, ale ja na przykład, osoby, której wam się nie uda tutaj zaprosić zapewne, to jest challenge, może być Michael challenge. Michael Jackson. To już kolejny challenge, ale pierwszy będzie taki, Jacek Braciak. Ja uważam Jacka Braciaka za po prostu, nie wiem, no to jest dla mnie mój mentor, powiedzmy. Ja miałem okazję grania z nim mentor. No taki, ja go uważam, on raczej mnie jako swojego tam jakiegoś podopiecznego by nie uważał pewnie. ale ja widząc jego pracę na planie, jego niesamowity warsztat aktorski, naprawdę słuchajcie, to się widzi ludzi, no to wiadomo, że w Rodzince inaczej jak tam gra ten, ale... Ci ludzie są ciągle w grze, ci aktorzy są tacy prawdziwi, aktorzy są cały czas w jakiejś roli. Okay. Oni są, i to jest takie ciekawe, że... To jebanie troszeczkę pewnie, no właśnie, co? To musi rzutować na takie życie personalne. Ciężej zaufać aktorowi właśnie, tak w życiu, przez to, że masz taką świadomość, że on może grać, on może w tym momencie grać. Myślę, że to aktorom ciężej zaufać innym ludziom, może tak. W sensie nie uważałbym, żeby to było tak, że aktor może, wiesz, grać kogoś innego, bo on ci się najczęściej będzie podobał w tej roli, takiego właśnie trochę dziwaka, takiego, wiesz, takiej osoby właśnie, której chcesz ją poznać, chcesz wiedzieć, co, jak ona właśnie funkcjonuje, jak ona działa, w ogóle, wiesz. No i właśnie dla mnie na przykład Jacek Braciak jest taką osobą, która musiał, naprawdę byśmy mogli tutaj zrobić podcast o Jacku Braciaku, jak ja widziałem wspaniałe sytuacje z jego udziałem na planie i jakby anegdoty, forma rozmowy, jego zmiany po prostu w 5 sekund, charakter, no jakby w ogóle był totalnie inną osobą. Ale nawet forma opowiadania żartów, to po prostu no żart, który by opowiedział wam Jacek Braciak o żabce. Ja tego nie opowiem po prostu, bo ja nie jestem w stanie, to nie jest wcale śmieszny żart, tylko jak on to opowiada, to po prostu płaczesz. To już czuję, że taka osoba byłaby w stanie ci właśnie, to może tak, że byłaby w stanie zagrać każdego. Naprawdę, że on by za 5 sekund mógł być, nie wiem, kierowcą autobusu i by ci mówił, jaki jest rozkład jazdy i by ci to z głowy, wiesz, po prostu leciał, nie? No... Ale przy tym jest niesamowitym naprawdę aktorem, którego na planie się oglądało po prostu z, tak samo jak Agatę Kuleszę zresztą, z niesamowitym takim szacunkiem, z takim
też musiałem się tego szacunku najpierw nauczyć, tak? Bo na przykład pan Jacek uważał, że na planie, to jest faktem, powinniśmy się skupić i nie ma telefonów, nie ma tego, że przed ujęciem jeszcze pykasz tam, wiesz. Nigdy, ale to na planie rodzinki też rzeczywiście starałeś jakoś wchodzić w tą rolę? To nie było na tyle spontaniczne jakieś odgrywanie ról? Tam było też jakieś takie... Wiesz co, rzeczywiście rodzinka była też, masz, tutaj jest tak, że rodzinka była też takim formatem, że my od 10 lat trochę odgrywaliśmy też, nie powiedzmy siebie, tak? Produkcja miała swój nurt, taki w sensie szukała dokładnie takich chłopaków, w sensie ona szukała Kuby, takiego trochę właśnie zbuja, cwaniaczka, który tam cicho ciemnego, ale nie wyglądającego na takiego... Zabójczo przystojnego. Tak, no tym bardziej jak miał 10 lat. Później, wiesz, mały to był miał właśnie być taki, wiesz, słodziaczek, tak ten. Tak. Ale też potrafisz pile wbić. Dokładnie. A musiał taki crash chyba trochę. A Tomek w ogóle jakby opis Tomka na początku był taki, że Tomek to ma być taki nerd trochę, taki zamknięty w sobie, alternatywny, trochę taki inny. Zresztą Maciek trochę takiego grał przez, nie wiem, jakbyście sobie pierwszy sezon zobaczyliście. Taki alternatywka. To na przykład mi się strasznie podobały sceny, jak Maciek podchodził do lodówki. I tam Małgosia i Tomek patrzyli po niego, co on robi. On stał przy tej lodówce, patrzył tak na ten... Trzeba zobaczyć tą scenę. Po 5 minutach wracał na górę i nic nie wziął sobie, zamknął, wiesz. I to też było... Kurczę, pierwsze sezony Rodzinki to obejrzałem każdy odcinek, jak chyba nawet kojarzę tą scenę. I to były takie sceny właśnie, gdzie on też pokazywał w pewnym sensie jego taką dziwność tego Tomka, nie? Ogólnie z tym serialem było tak, że ja... Na początku tak jakby wstydziłem się przyznać do tego, że to oglądam, jak byłem na pierwszym roku studiów, czy drugi, wiecie, przez jakieś Breaking Bad, Gry o Tron, Rodzinkę.pl, ale tam było jakieś takie fajne ciepło w tym serialu. To był ten czas, kiedy zaczęło się oglądać właśnie Netflixa i inne produkcje i wstydziło się troszkę przyznawać do tego, że ogląda się telewizyjne rzeczywiście. Tak, ale ja uważam, że i tak, my i tak się idealnie wstrzeliliśmy, bo wydaje mi się, że gdyby Rodzinka była teraz... To przy tym właśnie, że masz już tyle, właśnie masz tyle alternatyw, Netflix, Amazon, wiesz, Prime Video, jakieś, no jest mnóstwo naprawdę miejsc, gdzie po prostu HBO, gdzie się ścigają między sobą, kto więcej tych produkcji zrobi, że ja telewizji nie włączyłem od 4 lat, a ja też miałem coś takiego, to nie jest tak, że my graliśmy w tym serialu i my go nie oglądaliśmy. Zazwyczaj ja z rodzicami pierwsze 4 sezony to przesiedzieliśmy też na kanapie, oglądając jakby Rodzinkę, tak? Jakby... Lubisz oglądać siebie właśnie? Jaki masz wtedy stosunek do tego? Nie to, że lubię, ale ja bardzo często teraz właśnie nie lubię. Kiedyś, jak byłem młodszy, nie sprawiało mi to problemu. Okay. Miałem coś takiego, że fajnie, wynoszę z tego jakąś kolejną lekcję, bo widziałem, co mi nie poszło. Wiesz, pamiętam scenę z Małgosią Kurzchowską, gdzie ja się wstydziłem jej strasznie te pierwsze sezony i nasze przytulanie wyglądało tak, że ja miałem... Tak pokażę. Taki odstęp od niej, o tak robiłem, autentycznie, że po prostu nogi były gdzieś tam 3 metry z tyłu, a ja byłem tylko tak przytulony. No i to wyglądało tragicznie, no wiesz, które dziecko przytula się do swojej mamy, wiesz, bez nóg, tak jakby... To było takie... Pewnie takie są. Pewnie takie są, które, no ale to wyglądało, jakbym ja się jej brzydził po prostu. No tak. Więc też zauważyłem to, jak pamiętam, jak młodziak i mówię, no ja rozumiem, że się wstydzę, no ale to muszę, wiesz, tam trochę taki ten swój wstyd przełamać, powiedzmy. Mówię o chłopaku tam 11-letnim, tak? Nie, bo teraz bym w życiu nie miał, nawet bym o to pewnie nie pomyślał. Ale to na ile tam było miejsca na taką spontaniczność, w jakimś odgrywaniu w tekstach, czy to wszystko... Mnóstwo. Dużo mnóstwo, było miejsca. Mnóstwo, tak, bo taką osobą, która zapoczątkowała... Freestyle, czy to się nazywa... kurde, ja już tak długo na planie nie byłem, że zapomniałem, nie spontan, tylko improwizacja. Improwizacja. No, znałem. Tak. Ale ja szukałem, też znałem, ale szukałem, ja czekałem, dałem czas wam się wykonać. Już tam o Bitcoinach, już się zamyśliłem. No, ale tak, rzeczywiście Tomek Karolak był mistrzem improwizacji. On od pierwszego dnia na planie zaczął improwizować i to widać było, że on jemu to świetnie idzie. Potrafił w Rodzince dopowiedzieć tyle fajnych tekstów na koniec, tyle jakichś właśnie anegdot, znaczy anegdot, takich jakichś głupot czy coś tego, które były rzeczywiście śmieszne. Albo po prostu sam ze swojego życia. A jak mu ojciec odpowiadał na koniec, przytaczał i mówił... Te wszystkie dupa blada, czy jakieś teksty dupa, tego tak, rzędu. Tak. No nie, no na przykład tak, rób ta co chce ta, wiesz, te takie, takie teksty... Klasyczne. No takie właśnie, wiesz, tam wyciągnięte z ich dzieciństwa też. Dużo ile takich... zajmowało wam w ogóle nakręcenie jednego sezonu? Ile dni zdjęciowych? Ile dni zdjęciowych?
Pierwsze sezony były po 26 odcinków, to trwało 65 dni. 65 dni? Jeden sezon. Myślałem, że to szybciej. To wszystko było w studiu nagrywane, tak? Wszystko na, tak. W jednym miejscu. Sezonów było 20? 21? Sezonów było... Nie. Sezonów było 15. Albo 16. 16 to było ostatni, kiedy nam przerwali w połowie zdjęcia. 65 dni. Wyczytałem gdzie, że średnio za jeden dzień zdjęciowy brałeś 3000 zł. 15 sezonów. Czy takie pieniądze pozwoliły, nie wiem, czy w ogóle to jest, może to są jakieś błędne informacje, te, które w internecie się znajdują, ale te pieniądze pozwoliły ci się w ogóle jako zabezpieczyć tak na przyszłość? Powiem tak, ja oprócz, rodzinka była na pewno moją przepustką do tego, żebym tutaj siedział z wami teraz. Zapewne nic innego by no to mi... nieźle, kurwa. To nie tak to sobie chyba, tak to sobie wyobrażałeś. Zajebista przepustka. ale rzeczywiście, no, nie podejrzewałbym, żeby... To był taki strzał w dziesiątkę rzeczywiście, że to mi dało wszystko, to mi dało później Voice'a, to mi dało później, no po prostu wszystko, co ja gdzieś tam później wykorzystałem też po drodze, mam teraz. I tak, czyli większą szansę nawet widzisz w tej trampolinie i w tej furce, którą ci otworzyła rodzinka, niż nawet w samych korzyściach finansowych. Tak. W tych programach dodatkowo, powiedzmy, dodatkowo na właśnie, wiesz, Instagram, też inne rzeczy, sami wiecie, że tam z tego też się zarabia. Tak? Co kurwa? To wy robicie w parterze, to jest tak. Ale rzeczywiście jestem bardziej wdzięczny temu, że to na pewno dało mi to jakiś... Wizerunek. Chcę bardziej już o tym finansowym aspekcie backup, ta rodzinka, no bo to na pewno nie były małe pieniądze przez 10 lat w serialu grając. Ale no mówię, bardziej jestem chyba wdzięczny za to, że mam te możliwości, które mam teraz, tak? A rodzice ci podbierali te pieniążki troszeczkę, czy bezpiecznie czekały właśnie na koncie? Słuchajcie, się śmiejecie, ale myślę, że 50% rodziców, dzieciaków, które chodzą na castingi, zabierają pieniądze. No właśnie dlatego tak spytałem, bo tak słyszałem, że tak się... Tak się dzieje, tak. Bywały takie mamy, jak ja byłem jeszcze na castingach, chodziłem, jak byłem młody, no to też było naprawdę lata temu, to było tak, że naprawdę te dzieci były wkopywane do tych studiów, żeby zagrały coś, te mamy po prostu je tam wrzucały. Okay. A jak to się zaczęło właśnie u ciebie? Jak to było? Idziemy na casting, dawaj, Adam, pakuj się i... Wiesz co, u mnie było tak, że moja ciocia zaczęła pracować w agencji aktorskiej, po prostu. I przez to, że ona zawsze nas znała, wiedziała, że my jesteśmy takimi dzieciakami, które są bardzo komunikatywne, takie uśmiechnięte, wiesz, do ludzi, powiedziała do mojej mamy, dawaj, spróbujcie, naprawdę, przyjdźcie na jeden casting, no jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, tak? No i przyszedł mój brat i wygrał. Później, no naprawdę mieliśmy taki, nie chwaląc się, ale mieliśmy taki okres, że naprawdę przez kilka lat, wygrywaliśmy każdy casting, na który weszliśmy. Okay. I to było już na zasadzie takiej, że moja mama wchodziła i ona opowiada nam to tylko, bo ja nie pamiętam, że wchodziliśmy na casting, wiesz, tam tłum ludzi, że matki widziała nas, że o kurwa, z Trójkostki przecież ci możemy spadać. Tak, że możemy już ten... No więc jakby był taki czas, że tych reklam, to były reklamy, to nie były filmy, to były reklamy, to były jakieś ewentualnie małe epizody. No ale jednak były i tak to się zaczęło po prostu. Rodzinka była jednym z castingów, który po prostu pojawił się na drodze tej naszej, no po już długiej drodze, bo rodzinka pojawiła się, kiedy miałem 10 lat, w 2010 roku, a ja zacząłem grać w wieku 3 lat. Pierwszą reklamę zrobiłem, jak miałem chyba 3 lata, więc... O kurczę. W sensie, to właśnie takie dzieci castingowe tak zaczynają najczęściej, że już za młodu i próbują gdzieś tam dalej swoich. Ale to masz tak, że czujesz, że czasami teraz ta twoja rola w Rodzince.pl może być dla ciebie takim obciążeniem aktorskim? Tak jak Czarek Pazura miał te role komediowe, które rzutowały na tym, że ciężko było jakąś rolę dramatyczną dostać. To, że coś takiego czujesz teraz? Nie. Wiesz co, na pewno wiesz, dużo ludzi do mnie dalej mówi. Kuba, tak, wczoraj nawet na boisku byłem i tam, dzięki Kuba. No okej, w ogóle nawet nie poprawiam ludzi, bo wiem to, co rozmawialiśmy wcześniej, że ludzie. Tak, że ludzie też mają czasami tak, że bardziej cię widzą jako postać serialu niż po prostu prywatną osobę. A jakieś takie aktorskie marzenia? Sorry, że ci, na przykład zagrać u jakiegoś reżysera, nie wiem, Tarantino. Czy... Tak, no to wiesz, to już takie wysokolotne, górnolotne plany. Ale no na przykład bardzo chciałbym u Wojtka Smarowskiego zagrać w jakimś filmie. No to jest takie marzenie na przykład, że rzeczywiście on robi takie filmy, które będą zawsze w naszej świadomości. Wielokrotnie wracam do Wesela na przykład, który był chyba w 2003 roku albo pierwszym nagrywane.
No i to są filmy, które rzeczywiście pokolenia będą dalej oglądały. Wojtek Smarzowski jest też genialnym reżyserem. Słyszałem od różnych aktorów też, jak się z nim pracuje, jaką on jest osobą. No, to na pewno tak. To z polskich, tak. Kończąc ten wątek szkoły aktorskiej, bo zaczęliśmy, później tak sobie przepłynęliśmy do innych. Czyli mówisz, że w najbliższym czasie nie planujesz pójść do szkoły? Z tego względu, żeby nie mieć tej dwuletniej recesji jakby. Na pewno głównym powodem tego jest to, że jeszcze póki co jestem w swoim, powiedzmy, prime time'ie teraz, gdzie... A dostajesz sporo propozycji jeszcze aktorskich, nie tylko tych z telewizyjnych? Teraz mówisz? Nie. Mówię, raczej jestem szczery i szczerze mówiąc, to nie robi się za dużo rzeczy. Ja byłem od roku może na 3 castingach i no tak, ten rynek no trochę leży. I to działa tak, że ty sam dostajesz zaproszenie na casting, czy musisz ciągle też wertować i sobie szukać, jeżeli są jakieś interesujące? Czy jak już na twojej pozycji, to już tak nie, się czeka na telefon po prostu? Nie. Raczej, w sensie bardziej ja czekam, na przykład mój menadżer, jeżeli ktoś widziałby mnie w jakiejś roli, albo po prostu zbiera, nie wiem, 10 chłopaków w moim wieku, którzy grają, tak, którzy mają już obycie z kamerą, grają, to po prostu odzywa się do mojego menadżera, który mówi: dobra, Adam, tutaj o tej godzinie jest casting, idziesz czy nie idziesz, tak? No i, więc bardziej na tej zasadzie, ale na przykład bardzo rzadko się zdarza tak, że ktoś dzwoni do ciebie i mówi: no słuchaj, cześć, mam dla ciebie rolę, tak, tutaj, no chyba, że jesteś właśnie Tomkiem Karolakiem czy Piotrem Adamczykiem, gdzie już... Pasujesz mi do tej roli idealnie. Tak, nie? No ktoś, dokładnie. Reżyser dzwoni, widzę twoją twarz. Tak. No to wtedy tak jest. Zdarzały się też takie sytuacje, ale mówię, no ja teraz bardziej chyba... może nie ukierunkowuję się na konferencjerkę, ale też większość rzeczy, które robię, to jest jednak prowadzenie. Prowadzenie różnych rzeczy, różnych programów. Tak, i daje ci to na większą taką zajawkę, większy fan z tego niż granie na przykład w serialu? Daje mi to dokładnie taki sam fan, naprawdę. Okay. Ja bardzo lubię pracować z ludźmi na planie, w sensie to grono właśnie, które też jest takim hermetycznym gronem w ogóle, jakby całe, wszyscy ludzie, którzy pracują na planie, bardzo mi to pasuje. To są po prostu super ludzie, super się pracuje z takimi ludźmi, super, że czujesz, że osoby, które są w tej branży po 20-30 lat, kurde, traktują cię jak równego. I to jest takie bardzo motywujące. To super jest praca. A zagrałbyś scenę na Golaska? Jakiś akcik, jakąś scenę seksu? Nie miałbyś problemu? Nie, zawsze nam. No, ale wiesz co, nie, no, tak jak sobie myślałem kiedyś o tym, to powiedzmy, nie miałem żadnych kompleksów jakichś na punkcie, czy swojego jakiegoś tam ciała, czy czegoś, czy... No łapka czy... siedzi, widzę. No, nie, no ćwiczone. Teraz to, co mówiliśmy o Mateuszu, że jak będzie siedziała, to wtedy idę na trening. Nie miałbym sceny seksu, nie mam problemu. Tak, Wiktoria miała tą scenę w lesie, dziś nie zaście nikt, to rozważała to, czy to już jesteście na takim poziomie, że macie to... Wiesz co, powiem tak, chyba nawet większym problemem dla mnie, powiedzmy, było to, że ona zagrała taką scenę, w sensie problemem, no, gdzieś tam mnie to bardziej... Czyli troszkę byłeś zazdrosny, jak no na pewno, oczywiście, to jest norma, że my w sumie jesteśmy zazdrośni o siebie, jak tam ktoś ma jakieś sceny z kimś innym, ale wiemy, z czym to się je, tak, jakby widzimy to u aktorów, widzieliśmy to u aktorów, którzy grają, mają rodziny, dzieci, wszystko robią to samo i jakby nie mają z tym problemu, to jest po prostu część naszej pracy i to też nie jest to, że my sobie mówimy: o, ci aktorzy to robią, to my też musimy, nie, po prostu nie czujemy krępacji, wiesz, to też jest inaczej, jak przez 10 lat na planie przebierasz się w kostiumy przy reżyserze czy przy różnych innych rzeczach, którzy muszą sprawdzić twój kostium, czy jest spoko, czy nie. Panie z garderoby, jakaś ta krępacja trochę mija, nie? W momencie, kiedy jesteś do rosołu rozebrany, może nie rosołu, no bardziej do majtek, rozebrany w garderobie, gdzie no one po prostu no w każdą część, no oprócz właśnie majtek, muszą ci zmienić, tak? Nawet skarpetki. Więc okay. Jakoś ta gdzieś tam ta intymność jest w pewnym sensie gdzieś tam też łączona z naszą pracą, chociaż też takie sceny seksu czy rozbierane nie są jakieś bardzo częste. Bardziej sceny takie miłosne czy coś, no ja pamiętam, że ja miałem bardzo duży problem całować się z dziewczyną na początku, tak, bo swojej kariery, powiedzmy, bo wcześniej nie robiłem tego z żadną inną dziewczyną, a nagle tu na planie, gdzie jest 50 czy 60 osób, muszę to zrobić i to... Czyli twój pierwszy pocałunek był na planie. Mocno. No grubo, nie? I, no. I to tak, że wszyscy, wiesz, i to wszyscy jeszcze, wiesz, cię podjudza: ej! Gorzko! Tak, no właśnie. Jak tam?
No właśnie, tak. A ja, no nie, no dramat, kurwa. A z kim ty się całowałeś? Ile miesięcy to było? Z Julką Wieniawą. Okej. Okay. Z Julką Wieniawą. Wieniawa wtedy też po raz pierwszy się całowała? Nie, ona chyba nie. Skąd wiesz? Ona tak chodziła i tak się maje, tak. Tak, no, tak wiesz, była taka hop do przodu, powiedzmy, przy tym mojej niepewności siebie. Okay. Więc wydaje mi się, że na pewno. Nie, na pewno, ona była też starsza ode mnie o rok albo. 10 lat miałeś wtedy, tak? Nie, to miałem wtedy 10 lat. 13 albo 14, no. Ale to już nie był taki pocałunek, wiesz, że... Busta z językiem. Tak. Znaczy, z językiem się nie całują aktorzy, zauważcie to sobie. Udawane. Że może się zdarzają takie sytuacje, na przykład jak, powiedzmy, jak ja bym miał scenę z Wiktorią, tak, jakąś w jakimś filmie, no to nie miałbym problemu, żeby się z nią pocałować z językiem. Czy się z językiem całujecie? Wiesz co, to też jest takie, mam wrażenie, w ogóle w filmach, takie dosyć całowanie z językiem wulgarne, w sensie raczej tego... unikają reżyserzy. Zależy w jakich filmach. Zależy w jakich filmach, dokładnie tak. Ale rzeczywiście raczej jak zauważycie, teraz sobie patrzcie, na przykład jak będziecie widzieć jakąś scenę, zobaczycie, czy się całują z językiem, nie? Bo raczej to są usta, nie? Takie... Albo w ogóle jakoś się tak specjalnie zasłaniają, nie? Zasłaniać, są, myślę, że to... Takie, jakieś takie... To jest to raczej praktyka w takich, wiesz, 19+, jakieś tam trudne sprawy, czy coś, to też zawsze zauważam, że oni tak, wiesz, taki szybki ruch. Obciskują się. I wiesz, taki, wiesz, nagle idzie gdzieś tam zupełnie indziej ta twarz. Jest taka dziwna rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła odnośnie finału Dance, Dance, Dance. A, okej. Z wiadomości, które czytałem w internecie, podobno stacja nagrała finał tego programu, zanim rozpoczęto głosowanie telefoniczne. Po prostu tak, ich tłumaczenie było takie, że nagrali sobie dwie wersje w zależności od tego, kogo widzowie wybiorą. I to jest prawda. I jedną i drugą parę. To jest prawda, to jest fakt. Okej, ale i tak to jest taki zaskakujący proceder trochę, co, że w taki sposób, tak to zawsze wygląda w tych programach telewizyjnych? Nie, to nie jest jakby częsta praktyka, że program jest nagrywany wcześniej. Uwaga, sytuacja wyglądała tak. No właśnie, jak to dokładnie? Już wam mówię i też mówię wam, państwu, bo wiem, że dużo osób się tym ciekawiło, jak to wyglądał ten pierwszy dance, mimo to, że już trochę minęło czasu. Ta sytuacja wygląda tak. Jest finał, do finału dochodzę ja z Wiktorią i Patrycja Kazadi ze swoją siostrą Wiktorią. No i tańczymy mniej więcej, powiedzmy, na tym samym poziomie. Finałowy odcinek dance'a w Holandii, czy w Danii, w innych krajach był po prostu oceniany przez jurorów. To jurorzy wybierali osoby, które wygrywają. Ale przez to, że u nas był, powiedzmy, równy poziom, ciężko było jurorom ocenić faktycznie, kto z nas byłby lepszy, to po prostu Rinke Royens, właściciel Rockstara, spytał się nas, czy nie chcielibyśmy zamienić, w sensie, czy nie byłoby to dla nas ok, gdybyśmy zamienili to na SMS-y. W momencie SMS-ów, no to wtedy wiadomo, że my też spytaliśmy Patrycji i Wiktorii, czy to jest ok dla nich, bo wiadomo, że my statystykami i tamtymi followersami ich mocno przerastaliśmy, tak? Wszyscy się na to zgodzili, jakby ustaliliśmy tak, że tak będzie po prostu... no nie wiem, bardziej klarownie, tak, że nie będzie nikt później zarzucał jurorom, że a dlaczego ty zrobiłeś tak, a dlaczego ty tak, tylko dlatego, że ma swoich jakichś tam faworytów, tak, i żeby nie było jakiegoś takiego jadu, hejtu po finale, o, później okazało się finalnie, że i tak był. No i finalnie produkcja zostawiła w rękach widzów wybór, tak, jakby kto wygra niezależnie od ocen jurorów, a jurorzy też nas oceniają, jak mówili, to dobrze, to złe, ty się porąbałeś tu, bo ja w finale też się porąbałem. Jakby oceniali nas nie to, że komuś mówili, a, żeby oni może bardziej wygrali, albo żeby oni. Było to bardzo subiektywne. I sytuacja, już mówię wam, przed finałem wyglądała tak, że wszystkie odcinki nagrywaliśmy tydzień wcześniej. Okay. Każdy odcinek. Nagrywaliśmy w czwartek. I rzeczywiście, faktycznie, to ja też pierwszy raz się spotkałem z tym, że nagraliśmy dwa finały. I to było tak, że najpierw wygrywała Patrycja i Wiktoria. W sensie stanęliśmy normalnie, tak jak w tym szpalerze, tam wszyscy stanęli, wszyscy uczestnicy, wszyscy tancerze, jurorzy. No i było... wygrywają. No i musieliśmy zagrać po prostu, no musieliśmy niestety zagrać. I co, płakałeś jak przegrałeś? Nie. Nie, powiedziałem, że zaraz wygra, wiedziałem, że za 5 minut będzie wygrana. Zastanawiałem się, czy telewizja puści drugą wersję tego jakby finału, żeby udowodnić ludziom, że jakby faktycznie to było dwa razy nagrane, nie to, że oni se
już wcześniej nagraliśmy wygrane i że już w ogóle wiesz, że ludzie nie mieli, że tylko telewizja chciała hajs z nich ściągnąć z ludzi, że a finalnie tak wiadomo było, kto wygra. To absolutnie nie, bo na żywo podczas chyba głosowanie SMS-owe skończyło się dzień wcześniej. I montażysta miał czas na to, żeby zmontować dobrą wersję do finalnego, jakby finalnego odcinka i wrzucić to do telewizji. No to wiecie, montaż takiego czegoś nie trwa długo dla takich osób, które pracują w telewizji. I po prostu zmontował, wynik, dostał wynik SMS-ów, kto wygrał, no i zmontował to, a rzeczywiście no reakcje były... My byliśmy, słuchajcie, tak wymęczeni, naprawdę, to była już... 15 godzina tańczenie, to był finał, nagrywaliśmy 15 godzin chyba. Ja kurde. I to było już naprawdę, jeszcze właśnie przez to, że musimy dwie wersje nagrywać, to wszystko naprawdę trwało, opening tam był strasznie długi, naprawdę. Ale tak ciężko emocje tam było udawać, że cieszysz się z wygranej albo smucisz przegraną, nie? Ale wiesz co, to ja podejrzewam, że gdybym nawet wygrał tam live, to bym był tak otumaniony tym, co się w ogóle wydarzyło, że bym nawet pewnie większych emocji jakichś nie okazał, bo ja dopiero emocje, jak obejrzałem odcinek tydzień później, bo my nie wiedzieliśmy, kto wygrał. Naprawdę, my siedzieliśmy oglądając przed telewizorami, my nie wiedzieliśmy, kto wygrał. My nie mieliśmy... Ale ciekawe doświadczenie. Tak, to ja się pogubiłem. Ciekawe to. Się zastanawiam, po co nagrywać dwa razy, jak i tak jest głosowanie i tak wygrywa jedna. No właśnie, a my nie wiedzieliśmy i my siedząc przed telewizorami, jakby ja z rodzicami, tam ze znajomymi, z Wiktorią, jakby po finale. No to ja nawet jestem na moim Instastory gdzieś tam jakieś zapisane, archiwalne, te, gdzie ja po prostu no... Zobaczyłem i się poryczałem, no jakby to rzeczywiście było takie... Nie spodziewałem się tego, bo dla mnie, ja wiedziałem, że Patrycja i Wiktoria lepiej tańczyły, w sensie one technicznie na pewno lepiej tańczyły. Miały też swoje jakieś tam przygody z tańcem, ale no... Dlatego też uważałem, że bardziej sprawiedliwe by było, gdyby one wygrały, bo jeżeli to jest program o tańcu, no to muszą wygrać osoby, które ten, no ale... Miałeś, byłeś wtedy na kanapie, mogłeś głosować, teraz to, wiesz, jeszcze mogłeś na Patrycję tam wysyłać SMS-y. Tak, ale i słuchajcie, i statuetki Dance'a dostaliśmy też dwa miesiące później. Okay. Dopiero wysłali nam pocztą, normalnie wygrawerowane, Adam, Wiktoria i... No ciekawe, zaskakujący w ogóle sam dla mnie sam proces produkcji tego, jak się przygotowywałem do odcinka. A ty, którym to było roku? 2019? 2019, no. 2019, to jeszcze do szkoły chodziłeś? Tak. No. Jak ty to łączyłeś? To już się jak wiele zajmuje w ogóle przygotowanie takiego programu? Pewnie kupę czasu, nie? No, dance, no 5 miesięcy musisz przeznaczyć na ten program, przynajmniej. Jakby to jest tak, że wcześniej masz półtora miesiąca czy miesiąc przygotowawczy, a później masz jakby te pierwsze odcinki są co tydzień, trwa to 2 miesiące same odcinki, przygotowania 4 miesiące około musisz poświęcić na to, więc bardzo ciężko było mi to godzić ze szkołą. Ja finalnie też wylądowałem w takiej, na końcu już szkole, której po prostu jakby musiałem mieć 50% obecności i zdawać po prostu niektóre egzaminy, takie co jakiś czas powiedzmy, żebym mógł to w ogóle jakoś tam pogodzić, ale to u mnie już zaczęło się podczas rodzinki, wiecie, no tak jak mówiłem, że my sezon, tak jak możecie sobie obliczyć, bo robiąc 16 sezonów przez 10 lat, no to nie był sezon na rok, tylko najczęściej były dwa sezony na rok. Czyli po prostu my byliśmy te 5 miesięcy znowu na planie. No, 120 dni wychodzi w trakcie roku. No właśnie, więc to jest cały semestr, a bez jednego semestru to sobie możesz, wiesz, zagwizdnąć i tak nic nie zrobisz. No i wiesz, łączenie nie było łatwe, na pewno w gimnazjum było o wiele prościej, bo ten materiał też był o wiele prostszy, wiesz, jakby też przy tobie ludzie stali, którzy ci, wiesz, mówili dawaj, no zrób to, albo wiesz, no, trochę motywowali, powiedzmy, jak ja nie miałem sam motywacji. No tak jak liceum, to sami wiecie, że to już raczej wszyscy mają cię w dupie i sam pracujesz na to, czy zdasz, czy nie zdasz, czy pójdziesz na dobre studia, czy nie pójdziesz na studia, no tak raczej wiesz. Ale to był taki moment, w którym zauważyłeś, że zaczyna ci troszeczkę odpierdalać od popularności, że ci odbiła soduwa. Jak przestałem do szkoły, w sensie jak... Chyba no nie wiem, na całej tej osi czasu, od 10. Podstawówka, coś takiego chyba. Słuchajcie, ciężko mi powiedzieć, czy mi soduwa odwaliła. Na pewno miałem taki okres, kiedy chciałem być bardziej dorosły niż byłem. Typu, no nie, miałem 16 lat i chodziłem na imprezy do klubu w Warszawie i dziwiłem się, dlaczego mnie nie chcą wpuścić na przykład, tak? No, bo zazwyczaj mnie ktoś tam wpuszczał z kimś tam.
No to to było taka może soduwa. Takie, że już czułeś, że możesz więcej niż twoi rówieśnicy, tak, że jesteś fajniejszy trochę. Fajniejszy właśnie, kurde, nie, bo ja zawsze jakby miałem taki... No tak, podświadomie to pewnie z takich się... Na pewno, na pewno podświadomie. Samemu się tak nie czuję, bardziej jak ktoś cię studzi, to wtedy masz takie, czy przyjaciel, czy rodzina, dokładnie tak, tylko ktoś też musi mieć takie jaja, żeby to zrobić, nie? Bo rzadko kiedy jak masz, jesteś na piedestale, jak jesteś gdzieś tam... tą gwiazdą, powiedzmy, no to, to często ludzie chcą się z tą po prostu kumplować, jest a nie mówić wygodnie prawdę. Się dostosować dokładnie, do twojego. Tak. Więc rzadko też, ale mówię, też ja w życiu nie miałem dużo sytuacji, kiedy ktoś mówił, ej, weź stary, co to pierdolasz, okay, nie? Ja raczej miałem sytuacje takie, że ludzie mówili, że fajnie, że właśnie, kurde, że bardziej ludzie, którzy już są w tym biznesie, mówili mi, że kurde, no widzieli wiele przykładów, które po takiej, powiedzmy, karierze, jak ja, już im naprawdę odwaliło totalnie. Czy takie karierze, jak to zabrzmiało w ogóle? Odwaliło. No odjebało. Jakby w teraz było. Teraz to jest ten czas. Musimy pogadać, Adam. Nie, ja właśnie mam teraz o dziwo taki czas właśnie bardzo doceniania tego, co mam i tego, co mi się udało osiągnąć w tym wieku i że taka rzesza ludzi jakby dalej się interesuje tym, co ja robię. To jest w ogóle dla mnie też niesamowite. Uważam, że soduwa, miałem taki okres, że mogło mi trochę odbić, ale dobrze, najważniejsze jest to, żeby zauważyć swoje jakieś tam błędy, nie? Ja widzę teraz na przykład, To się nie wyjdzie totalnie. Teraz dopiero widzę właśnie, jakie ja tam gdzieś tam błędy popełniłem, ale tak jak mówię, nigdy w życiu nikt mi nie powiedział z jakichś właśnie osób, które są, które byłyby dla mnie ważne, albo które czułbym, że rzeczywiście dobra, respekt do nich, to nikt mi nie powiedział nigdy, że stary, weź się ogarnij, bo już... A twoi znajomi dzisiaj to raczej aktorzy, ludzie z showbiznesu, czy też jacyś tacy z przeszłości? Tak jak mówiłem, że to grono jest takie hermetyczne, to jest tak, że za każdym razem, kiedy spotkasz się z tymi aktorami, z tymi osobami, to czujesz, jakbyś z nimi był cały czas jakby w kontakcie. Oni są tak bezpośredni, tak jakby otwarci na ciebie, tak po prostu czuć to. Ale tak poza planami, poza jakimiś spotkaniami, to ja na przykład właśnie z Maćkiem musiałem się przyjaźnie, w sumie mogę powiedzieć. Nie mam dużo takich osób z show biznesu, z którymi ja się kumpluję, no nie? Tak bardziej z YouTube'a nawet mam kolegów czy koleżanki niż z telewizji, bo częściej się po prostu z nimi widuję na jakiś właśnie, no teraz to jest wiadomo jaki czas, ale czy na jakichś punchdownach, czy na fejmach, czy byłeś na punchdownie ostatnim? Tak? Nie, na ostatnim nie, na tym wcześniejszym, no. Tak, na tym ostatnim nie, tam gdzie tam. Ale w roli widza po prostu. W roli widza, tak, najbardziej, no po prostu. Nie nikomu. Tak, ja się znam tam właśnie z chłopakami dobrze, też właśnie, no też przez to często ja się poznawałem z tymi osobami z YouTube'a, bo one oglądały Rodzinkę. I one powiedzmy, widząc mnie gdzieś tam, ja oglądając, bo ja oglądam YouTube'a, ja znam wielu YouTuberów jakby tylko z widzenia, a nie prywatnie. I też często do mnie sami oni podchodzili i mówili, cześć, siemano, tam, że tam oni oglądali Rodzinkę, nie? Ja mówię, super, zajebiście, a ja oglądam ciebie i fajnie. I jakoś ten kontakt zawsze pozostało. No i... A ty nie myślałeś, żeby sam podziałać na YouTubie, jakiś swój kanał otworzyć? Myślałem, ale ja przede wszystkim, nawet jakbym otworzył ten kanał, to nie byłby to kanał o mnie. Nie byłby to kanał typowo, gdzie ja bym był, powiedzmy, gwiazdą, że nie wiem, odgrywałbym jakieś scenki, czy nawet bym prowadził vloga, czy inne rzeczy. Ja chciałem zrobić taki program, tylko nie może jeszcze go zrobić, więc nie będę dokładnie wchodził w szczegóły. Ale taki program, który ma pomóc młodym ludziom z różnych części Polski, takich mniejszych miejscowości, tak naprawdę mniejszych, z jakimiś talentami pomóc po prostu. W sensie nie będę mówił, bo to jest naprawdę jakby pomysł i konwencja programu była bardzo fajna. I mi się do tej pory to podoba, ten pomysł, tylko no jest pandemia i w ogóle teraz możemy... Ja umiem żonglować jak coś. A ty nie mieszkasz, wiesz, na wsi. A mieszkałem. A mieszkałeś. To dojrzałe podejście. Bym powiedział, że bardziej właśnie we vlogi pójdziesz i coś takiego o sobie. To jest proste. Ja bym chciał, znaczy proste. To na pewno byłoby prostsze, ale ja bym chciał rzeczywiście, jeżeli już, to być prowadzącym tego kanału, niżeli właśnie jakąś główną postacią. A no, jeszcze wracając do takich konsekwencji, jak mówiliśmy o tym, pytaliśmy się, czy ci odjebało na pewnym etapie, a poczułeś jakieś takie ciemne strony popularności w swoim życiu, która tak zaatakowała cię w młodym wieku? No, wiesz co, na pewno. Ciemne. Było chuj ciemne.
Nie, no były różne momenty takie, że ja bardzo mówię, no ja wcześniej zacząłem swoją przygodę i to naprawdę, no ja od 10 roku życia jestem tak naprawdę w gronie dorosłych ludzi i ja już tam w wieku 13-14 lat ciężko mi się było dogadać z moimi rówieśnikami. Więc na pewno tak i to jest właśnie też część tego, że tak jak mówiłem wam, że wydawało mi się, że jestem doroślejszy niż jestem, tak, no bo ludzie mnie trochę do tego prowokowali przez to, że... Miałeś takie bardzo krótkie dzieciństwo generalnie, nie? Takie beztroski, ten czas beztroski. Tak, tak, tak. No moi rodzice bardzo mnie jakby piętnowali w tym, że wiesz, właśnie przypominali mi to, że jestem dalej dzieckiem, więc jakby to nie było tak, że ja wiesz, kurde, chodziłem... No, 12 lat! Dokładnie, ale tak, dokładnie. Wiem, że jakby ktoś ma słabą psychikę, to w ogóle nie powinien się w to wchodzić, że to potrafi człowieka zniszczyć. To już nie chodzi o hejt czy o coś, ale w różnych w takim aspektach. Wieku na pewno ciężko, ludzie jeszcze nie mają wykształconej tej takiej świadomości, światopoglądu. Ciężko, na pewno nie jest to proste. Bez ludzi wokół cię wspierających, nie? Różnie. Tak, ale właśnie ja przez to, że miałem dużo wspierających ludzi, to nie mogę też powiedzieć, że o kurde, ja tam właśnie gdzieś zmelanżowany chodziłem, jak miałem 14-15 lat, bo tak nie było, ale na przykład bywałem w klubach w wieku, wiesz, miałem 14 lat i byłem w klubie takim od 25 roku życia, no. A co byś jeszcze wskazał jako takie ciężkie w byciu osobą publiczną, szczególnie w takim młodym wieku? Ciężkie w byciu osobą publiczną? Może artykuły na Pudelku? Chyba... O tobie dosyć jest sporo i nawet sobie wypisałem kilka takich najciekawszych, które mnie zainteresowały. No, skrzywiona Wiktoria Gąsiewska wlewa w siebie alkohol w towarzystwie niepijącego Adama Trójkowskiego. Zdjęcia. Niepijącego, to już dobrze. Wiktoria Gąsiewska, albo no, wytłumacz mi tą sytuację. Skrzywiona. O co chodzi ze skrzywioną? A to już wam mówię, bo mogę wam dokładnie powiedzieć, o co chodzi. Dlatego, że miałem swój lokal, rykowisko, shotbar na Koszykowej, jeszcze miałem przed pandemią. I mieliśmy tam 50 rodzajów szotów różnych, więc bardzo prawdopodobne, że piła jakiegoś kwaśnego, więc się ją skrzywiło. Albo 50 z rzędu. Albo 50 z rzędu. A widząc taki tytuł, już masz myśli, kurczę, ona ma jakieś problemy z alkoholem, tak. Adam jest na nią obrażony za to, on chce, żeby ona przestała pić. I dlatego są zdjęcia. Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski przestali obserwować się na Instagramie. Kolejny kryzys w związku. Wiecie, co jest ciekawe a propos tego, bo wiecie, w sumie jakby no, to jest logiczne, no to w tych czasach logiczne, że jeżeli kogoś odobserwujesz, tym bardziej swoją dziewczynę na Instagramie, no to coś się dzieje, powiedzmy, no nie? Tak, no. Ale żeby o tym pisać na Pudelku... Na ile oni to obserwują bacznie w ogóle? Ale wiesz, wiecie, co jest lepsze? Wystarczy, że bo to akurat ta sytuacja tutaj, była raz sytuacja, rzeczywiście była gorszy okres, coś tam się pokłóciliśmy i ten, ale... Dał się unfollowa. Słuchajcie, zablokowaliśmy się po prostu i to automatycznie daje unfollow. Ona pierwsza czy ty pierwszy? czy nie pierwszy? Ale ostatnia na przykład sytuacja była taka, że ja przez przypadek gdzieś tam, czy Wiktoria, już nie pamiętam, właśnie coś klikaliśmy i się odobserwowaliśmy po prostu, że jakby też się nie zablokowała, czy tam jest taka opcja czerwony, taki guzik, że wystarczy, że klikniesz w opcję i jak klikniesz, no to już jest zablokowany. I ktoś z nas to zrobił. No a oni o tym napisali, słuchajcie, telefonów... Oni dzwonią do was bezpośrednio, tak? Ale to co, najpierw piszą, bo potem przeczytaj sobie super artykuł. Wiesz, co jest ciekawe? Kiedyś miałem taką sytuację, dzwoni ktoś do mnie, na przykład mówi, słuchajcie, mówi, siema, mówi, no cześć, mówi, no słuchaj, co to są Wiktorią? Ja mówię, ale mówię, że halo, wiesz, normalnie numer jakiś tam randomowy, no nie? Ja mówię, ale że w sensie, że kto? Tak próbam, myślałem jeszcze, że jakiś mój kolega, mówię, kurde, żebym się nie ośmieszył zaraz, że wiesz, no i ja mówię, no że spoko, no, że w sensie co z Wiktorią, że on mówi, no bo wiesz, bo słuchy chodzą, że tutaj coś tam, ten, ja mówię, no ale jakie słuchy, on mówi, no wiesz, no bo piszą, nie? Ja mówię, ale kto dzwoni w ogóle, on mówi, no słuchaj, ktoś tam, ja Ja mówię, nie no stary, nie mówię, nie rób sobie żartu. Ja mówię, ty no jak dzwonisz, to chociaż się przedstaw, że dzwonisz, nie, że mnie pytasz od razu, że jak z Wiktorią, jakbyś był moim kolegą, w ogóle jakbyśmy się znali 100 lat. Skąd oni numer biorą? Jak już się przedstawiłeś, no to słuchaj. No właśnie, jak już się przedstawiłeś, tak. Ale pana sytuacja, ciekawa. A to, że dzwonią, to mnie zdziwiło. Ja nie wiem, skąd oni mają te telefony. Ja mam na przykład kilku takich dziennikarzy, powiedzmy. Słyszałem, no, kiedyś ktoś opowiadał, że wojewódzkiego numer chciał sprzedać za 10 tysięcy. Ktoś tam. To prawie jak papierki po lodach ekipy, prawie taka cena. Tak, no właśnie. No. To nie jest tak, że wiesz,
ci redaktorzy, dziennikarze zadzwonią raz czy dwa, tylko wiesz, nie odbierzesz, to zadzwonią drugi raz, nie odbierzesz trzeci, no to trzeci. Nie mówię, że dzwonią non-stop, notorycznie, ale zdarza się. A koczowali sobie czasami przed drzwiami, przed oknem? To jest chyba już taki naprawdę, a to już hardcore, nie? Jakby kiedyś widziałem z Tomkiem Karolakiem, jak byliśmy w kinie i pamiętam, że my wyszliśmy z tego kina, poszliśmy w drugą stronę, a on poszedł w drugą, a ja tak patrzę za nim i tam wiesz, cyk, cyk, cyk. Na przykład w galeriach bardzo się zdarza, często są paparazzi, nie? Okay. To jest tak, że no kiedyś ja też się naciąłem w galerii, nawet kilkukrotnie, kiedyś z Edytą Herbuś, jak miałem 16 lat, to mi przypisywali, że wiesz, że z nią jestem na jakiś rant czy coś. Oh, yeah. To też na pudelku jest, szkoda, że tego nie założyłeś. Ale później napisali też coś miłego. Wiktoria Gąsiewska chwali Adama Zdrójkowskiego. Mi się zrobił krewetki w pancerzu. To jest też to ty dzwoniłeś, ty sorry, zadzwoniłeś. Jak dobrze, że w pancerzu. Mam dla ciebie newsa. Tak. Mi Misiu zrobił krewetki. To ty dzwoniłeś do mnie, tylko mi się zadał. Ja mam pytanie, czemu zakładasz pancerz, jak gotujesz? Po co? Po co to w ogóle? No bo wiesz, ktoś musi ten pancerz później zdjąć. Ale to też, no to jest kolejny taki jakby... taki paradoks, nie? Że jakby wstawiasz coś na Insta Story, tak? Bo to nie jest nawet Instagram. I wiesz, nie sądzisz, że to będzie odebrane jako, wiesz, chwalenie się, że ktoś tam zrobił krewetki, coś tam, wiesz, jakby krewetki to było teraz, nie wiem, jakbyśmy za komuny żyli, wiesz, krewetka to była... Stary, każdą najmniejszą wypowiedź w jakiś sposób skomentować, no, i dlatego mówię, i dlatego mówię, że oni, wiesz, sobie tak też to komentują. Ale no nie wiem, mi się to wydawało takie komiczne, ale rzeczywiście są te, bo ja w ogóle nie śledzę tych wszystkich pudelków, kozaczków, ale pod tymi artykułami normalnie są ludzie, którzy tam prowadzą dyskusję później na ten temat, nie? Że się tam, dobrze, że zrobił jej krewetki, ma dziewczynę, to dba o nią, tak, a może w tym czasie powinien chodzić do szkoły, normalnie ludzie chyba tym żyją. No nie, ludzie... Chociaż mają czym, no, tak. Fajnie, że ktoś ma o czym gadać. Wy jesteście braćmi jednojajowymi? Nie. Chcieliśmy się przypierdolić. Nie, dwu. Chodzi o taka plotka, że Brachol cię zastępował czasami w Rodzince PL w niektórych scenach. Dementuję. Dementujesz. Zagrał. Mhm. Rzeczywiście zagrał w Rodzince. To Karolaka zastępował. Karolaka, tylko że właśnie, no. ale zagrał mojego kolegę jakoś chyba. Że okay. I mu jeszcze włosy z loków mu wyprostowali na prostownicy i miał takie proste, więc w ogóle go nie poznał. Okej. Okay. Nie zamieniliśmy się. W każdym razie. Ty troszeczkę ten okres szkoły cię ominął, ale każdy z nas w szkole miał takiego kolegę, który miał piękną mamę. Tą jak to jest być tym kolegą? Już nie chodzimy do szkoły, no. I nie mówimy teraz o kreacji rodzice.pl, bo tam też, ty to podwójnie właśnie, miałeś. Właśnie, jakby. Podwójnie. No tak. Ale tak, jak tak. W prawdziwym życiu to było? Ale co, że z mamą, że z... No, wiesz, zawsze w klasie był kumpel, który ma tą taką fajną mamę. Taką, że jak po niego przyjeżdżała, to wszyscy kumple... I czy ja taką mam, czy... Żeby nie mówić, że milfa. Ale jedna z naszej trójki tutaj takiego milfa jakby w rodzinie ma. Jakby... I co, miałeś takie dogryzki w szkole? Nie. Wiesz co, to też... A, to... Czy po prostu mama po ciebie przyjeżdżała, tata przyjeżdżał. Innej opcji nie ma. Sami wracaliśmy na chatę, ale... to ciekawe pytanie w ogóle jest, bo ja nigdy nie spotkałem się z jakąś takim, z takim jakby... opinią o mojej mamie, że wow, że, czy moi koledzy na przykład. Nie, raczej nie było czegoś takiego. Ja myślałem, za plecami. Że, może za plecami, owszem, ale wiesz co, raczej ja na przykład jak miałem kolegę, który miał fajną mamę, tak, to ja powiedziałem mu, kurde stary, no, że naprawdę, kurde, fajna. No wiadomo, że on mnie tam, wiesz, zburał czy coś, no ale, ale jakoś nie mam problemu z tym, żeby to powiedzieć, ale nie, to nigdy taki miałem, no jakby bardzo mi, bardzo, to jest dla mnie miłe w ogóle to, co mówicie w pewnym sensie, tak, ale rzeczywiście nie, no pozdrawiam moją mamę. Pozdrawiam. Jej będzie na pewno ona jest bardzo dosyć skromną, powiedzmy, osobą taką na co dzień, więc ona jak widzi artykuły o sobie właśnie jakieś, czy coś piszą, no to ona w ogóle jest, wiesz... A kim są twoje rodzice?
Nikim. chciałem to powiedzieć. Nie, ale tak całkowicie poważnie, to mój tata sprzedaje naczepy do ciągników siodłowych, więc w ogóle inny biznes. Ja to szybko powiadam, naczepy do ciągników ciągłowych. No bo wiesz, jak ja to słyszę tyle lat, wiesz. Dokładnie. A moja mama pracowała w firmie farmaceutycznej. Prostsze do zapamiętania niż przyczepianie naczepów ciągniołkowych. Naczep do ciągników siodłowych. Jakiś najśmieszniejszy fake news, jaki udało ci się przeczytać o sobie? Kiedyś pamiętam, że przeczytałem newsa o tym, że się razem z Wiktorią zamieszkaliśmy i że są zdjęcia naszego mieszkania. No zdjęcia. I mówię, słuchaj, trzeba zobaczyć, nie? Jakie tam to nasze mieszkanie, bo faktycznie oczywiście nie mieszkamy razem. A jeszcze nie zamieszkaliście wtedy razem? W ogóle nie mieszkamy nie razem. Mieszkacie? Nie, w ogóle. Nie, nie. Wika jeszcze mieszka z rodzicami, ona też swoje mieszkanie kupiła, więc w najbliższym czasie będzie. A ty mieszkasz sam, tak? Ja mieszkam sam od roku, no więc zresztą zapraszam, na pewno się odwiedzimy, ale no, najśmieszniejszy Face News był tak, jak oni pozbierali 7 czy 8 zdjęć Wiktorii, bo to głównie Wiktoria tam była, na tle tam jakieś toaletki, jakieś tam różnych rzeczy i zebrali to w jedno, że to jest jedno mieszkanie, a to było zlepka chyba 7 czy tam 8 miejsc, w ogóle totalnie z dupy z Instagrama po prostu, nie? I to sobie dopiero wtedy myślisz, jak oni bardzo potrzebują o tobie mieć jakieś informacje, że nawet, że po prostu coś takiego wrzucają, nie? Że, że po prostu wiesz, że byleby się czyta, było, że nieważne się co. Tak, no, że byleby coś było, więc jakby ja po takich już artykułach miałem luz, bo wiedziałam, że to po prostu naprawdę, no na początku miałem, wiesz, kurwa, wiesz tam, że najbardziej mi śpieszy, jak Pudelek pisze, no, że zaznaczyli, że nie chcieliby się swoim związkiem tam chwalić w mediach, coś ten, ale mimo to wrzucają są zdjęcia na Instagrama i wszystko i się prężą są. No tak, no jest to moja dziewczyna, dlaczego nie mogę wstawić z nią zdjęcia na Instagrama? W sensie, to nie wchodzę w żadną prywatę w momencie, kiedy ja wstawię zdjęcie z wakacji z moją dziewczyną. To nie jest opowiadanie o tym, co my robimy, nie wiem, razem w domu, albo jakie filmy oglądamy, albo jakiś ten... Nie pokazuje naszego takiego stricte prywatnego życia, a piszą o tym, jakbyśmy po prostu, wiesz, my lgnęli do tego, żeby oni po prostu, że my sami do nich właśnie dzwonimy. Ale jeszcze druga sytuacja, która mi się przypomina, też całkiem zabawna, to była taka, i to jest też inna forma w ogóle fake newsów. To jest taka forma właśnie, że nie możesz za dużo powiedzieć przy ludziach, których nie znasz. Czyli kiedyś byliśmy u mnie w rykowisku, była przyjaciółka Wiktorii, o którą oczywiście ja nie podejrzewam jej o to i na pewno nie, ale było kilka innych osób jeszcze, jakichś tam znajomych, ale dosłownie 3 czy 4, to nie było tak, że tam było 10, 15 osób, których ja nie wiem, tam patrzyłem, jedną osobę znałem, jednej nie, tylko no, z 5 osób i ja tak mówię, dobra, zażartuję sobie z Wiktorią, bo tam byliśmy podchmieleni trochę, mówię, powiedzieliśmy, że się zaręczyliśmy bo Wiktoria miała chyba nowy pierścionek i że ten i ona w ogóle, że co, że jak to mamy... Ale bo te portale płacą za to, jeżeli się do nich zadzwoni i strzeli z dupy, nie? Tak, ale wiesz, jeżeli ale to ktoś... po co im te informacje, skoro oni mogą sobie napisać cokolwiek, skoro mogą sobie nawet wstawić zdjęcia z jakichś różnych domów i napisać, że to jest wasz dom? No bo oni myśleli, że to może być prawda. A, bo wierzyli jednak, że to może być. No wiesz, jeżeli dzwoni do ciebie jakiś gość i mówi, ej, słuchajcie, słyszałem tam, że Zdrójkowski przy mnie opowiadał z Wiktorią Gosiewską, że są zaręczeni. No to oni już, wiesz, po co? Oni nic nie spytają, ale na pewno, ale nie, oni po prostu mają informacje, wiesz, a później będą dzwonić do nas. Kurczę, no ciężki model biznesowy, który jest oparty o to, żeby wywoływać wśród ludzi zazdrość, jakąś zawiść wobec osób publicznych, no takie działanie na najprostszych emocjach. Tak. I na tym opiera swój biznes. Tak. Jesteś takim wrzodem nie na dupę. Chciałbym. Takie wrzody na dupę. No wiesz, no rzeczywiście jest tak, no to jest chyba najgorsze, że kiedyś mi się wydawało, że to nie jest tak, że właśnie gdzieś tam komuś coś powiesz i że to wyjdzie, albo że wiesz, że nawet jak sobie zażartujesz przy kimś nieodpowiednim, to że to ktoś to dalej gdzieś rzuci, tak? No a się okazuje, że jednak tak i więc jakby od tamtego momentu powiedziałem, że no żarty, nie żartujemy, nawet nie żartujemy, tak? Bo te żarty się kończą finalnie tym, że ktoś i tak to podłapie i za 200 się wydupcy i sprzeda to jakiemuś właśnie Budelkowi czy komuś. No. A twoja narzeczona powiedziała kiedyś właśnie w jednym wywiadzie, że... Czemu nie zareagowałeś na to narzeczona? Myślałem, że jakoś... czy to jest potwierdzenie? Nie, nie. Mamy to, Budelek, słyszałeś to? Ja muszę zadzwonić. nie, bo wiesz co, bo właśnie już dużo osób nazywa różnie narzeczona i dziewczyna. Czyli twój mąż? Tego nie było. Wiktora mówiła w jednym wywiadzie, że zanim zaczęła jeszcze swoją karierę aktorską, była na planie reklamowym z Dodą. No i że wobec niej bardzo się negatywnie zaskoczyła.
Czy ty miałeś jakieś analogiczne sytuacje w swoim życiu, że jakiś aktor cię tak negatywnie zaskoczył? Ja naprawdę bardzo bym nie chciał tutaj Doroty gdzieś tam robić jej złego PR-u, bo ona zapewne też się zmieniła po tylu latach, ale ja miałem dokładnie taką samą sytuację z tą samą osobą. Aha. Więc jeżeli chodzi o takie nieprzyjemne sytuacje, no to rzeczywiście pamiętam, że kiedyś właśnie na reklamie lodów Koral. Dokładnie tak. Była taka sytuacja, że my byliśmy dzieciakami oczywiście i tam chyba ja coś się śmiałem, z moimi kolegami lataliśmy i chyba Doda myślała, że się śmiejemy z niej. No i tak ostro na nas wleciała. A nie, nie wleciała, ona nic nie powiedziała. Później poszliśmy po reklamie na górę tam do garderoby po autograf i zdjęcie. Okay. No to ze wszystkimi sobie zrobiła, tylko nie ze mną. Okej. Okay. No, ale wiesz, no okej, okay, no jakby... Przecież no nie można komuś narzucić czegoś, jeżeli ona sobie coś pomyślała, to sobie może pomyślała, no. Są takie sytuacje, że zdarzają się tacy na przykład aktorzy, którzy właśnie nie lubią młodych aktorów, w sensie mają, albo chcą im się pokazać, tak wiesz, że to tak się robi, to tak się, mm-hmm. tak się ten. No i ja też ostatnio miałem taką sytuację nawet, tylko no nawet... Nie chcesz wywlekać już. Nie chcę wywlekać, ale to też nie był taki aktor, który by powiedzmy był jakimś dla mnie... Brad Pitt. No właśnie, to nie jest żaden jakiś tam niesamowity autorytet, który rzeczywiście by mnie zabolało, tylko raczej na zasadzie okej, okay, no chcę sobie popierdzielić, to nie chcę gada, tak? A jeszcze wrócę trochę do tych pudelków. Czujesz, że trochę jesteś uzależniony od sprawdzania takich portali, typu właśnie takich stron jak Pudelek? Że już po prostu codziennie, aj muszę zobaczyć, czy czasem czegoś od mnie nie napisali. Sprawdzam codziennie Pudelka, to jak najbardziej nie zaprzeczę, ale nie w poszukiwaniu siebie. Okay. Raczej jak ja znajdę siebie, to jest takie wow, okej, okay, nie spodziewałem się. To jest coś takiego trochę, że trochę nie dowierzasz, że scrollując zaraz zobaczysz siebie, ale z drugiej strony wiesz, że jest taka możliwość. No i czasami się wydarzy po prostu, że tak jest, ale ja wiem mniej więcej, kiedy ja będę na Pudelku, bo ja wiem, kiedy na przykład właśnie dzwonią do mnie wcześniej czy coś, no to ja już wiem mniej więcej, że oni. Ale nie mam raczej tak. Bardziej rzeczywiście to, o czym mówiliśmy wcześniej, że uważam na słowa, uważam na czyny, uważam na gesty nawet, tak, bo po prostu oni wyciągają wszystko i jeżeli nie mają o czym pisać... Mukę zrobił, mukę. Zbliżenie zrobił. Czyli jak się robi jakiś te... Satan, kurwa... To lepiej. West Coast! Jest Illuminati! No. Prowadziłeś własny bar i zamknąłeś go rok temu przez COVID. Jeszcze jakieś takie inne biznesiki? Masz podejścia inne biznesowe? Ja w ogóle bardzo lubię biznes i jara mnie ta forma pracy w ogóle. Ale nie, no nie, raczej nie miałem żadnych innych jeszcze. Miałem pomysły, tak? Mam na przykład pomysł na to, żeby złożyć mikrofon. Jezus Chrystus, muszę go przestać dotykać. Nagrać bicie swoje serca. Ja też zawsze non stop muszę coś mieć. No to już gadaliśmy o tym, właśnie, że ja mam to samo, nie? Chciałem zrobić, chciałem zainwestować w myjnię bezdotykową, jakby samoobsługową. Bo wiem, że to jest spoko też pomysł. Fajny pomysł i tylko no, trzeba znaleźć fajną działkę, tak? I że wiem, widząc, obserwując, co się dzieje na mieście, ile takich jest myjni i jak bardzo są oblegane, to wiem, że na pewno to by był taki biznes, ale no, to nie jest taki biznes, który może dać mi powiedzmy jakiś realny... Stabilność. Tak, stabilność czy coś, to jest raczej na taki dodatek, no takie rykowisko już powiedzmy byłoby bardziej takim miejscem, które gdzieś tam w przyszłości bym myślał, okej, okay, no to teraz proszę jeden, otwieramy drugie, tak, nie wiem. A ile rykowisko działało? Półtora roku i słuchaj, ja wkładając pieniądze w rykowisko, nie dołożyłem ani grosza tak naprawdę do momentu ostatnich rewolucji, które były. No. Okay. Więc to jest o tyle fajne, że rzeczywiście nam ten pomysł się udał i to było tak, że naprawdę lokal w weekend był, nawet ostatni teraz, bo to taka miła mega sytuacja, byłem rower kupować i dziewczyna mówi, z godziny mnie obsługiwała i tak skończyliśmy, ona na odejście mówi i błagam, niech wróci rykowisko, ja tak mówię. Rzadko mi się zdarza, często mi ludzie mówią, o, że rodzinka, coś tam, niech wróci rodzinka, coś tam, ale rykowisko to jest jednak takie coś twojego autorskiego, coś co ty wymyśliłeś z kolegą. Ty byłeś stuprocentowym właścicielem tego? Czy to... Ja byłem w połowie, no, okay. Mój przyjaciel tam był, tak. Czyli on bardziej się tym zajmował, on bardziej się, no, on a jest, ty reklamowałeś. Tak, on był w ogóle jednym z sześciu najlepszych Jagermarmanów
Jager Barmanów. Jager Barmanów, tak, w Europie bodajże. Więc, no bo rykowisko w ogóle było, bazowało na Jagermeistrze. My sprzedawaliśmy 90 litrów Jagermeistra miesięcznie, więc w sumie to jak na Warszawę, jak na Polskę, to byliśmy pierwsi w ogóle w sprzedaży. Jager bombkę bym sobie wypił. Oj, no mieliśmy naprawdę fajne rzeczy, delicje i takie. Ale Adam mówi, że już nie pijesz, że masz bardzo ciężkie kace i że ograniczasz. Wódki. Nie, mamy. Ja powiedziałem, że nie piję, bo wódki, bo mam strasznie ciężkie kace. Czy jagerki takie. Tak, no w sensie ja ogólnie popijam, ja nie powiem, że ja jestem osobą, która gdzieś tam nie stroni od alkoholu. Okay, tak. Ale nie, rzeczywiście staram się nie przegiąć z alkoholem, bo mam straszliwie ciężkie kace. No to jest prawda, że rzeczywiście to a jak u was jest z tym? Jak z wody piciem. Dużo wypiję, to nie jest źle. Jak pamiętam o tym, żeby tam jeszcze przed snem jeszcze nawodnić, doładować. Okay. I tak ostatnio robię, że po prostu ładuję w siebie litry przed spaniem i jest okej. No, no niby tak, też, ale kace mam i tak zawsze straszne. Nie, no, ja mam ciężkie, niezależnie od tego, ile wody wypiję. No to ja mam ja jestem do innych używek stworzony, chyba nie z alkoholu. Tylko do twardych. Ale nie powiem dzisiaj nic o tym. Ważne pytanie. Aha. Skąd pochodzi cytat, imię jego 44? Z dziadów 3. Aaaa, już dobrze, wiem. Dobrze, już wiem. Już wiem, bo już jestem teraz... pomogła. Tak, tak, dokładnie. Już jestem w tym wieku, że tych dziady musiałem przeczytać, ale faktycznie nawiązujesz tutaj do mojego znanego stwierdzenia, stwierdzenia. Wystąpienia u Kuby Wojewódzkiego, tak, gdzie spytał mnie, co to znaczy imię jego 44, a przez to, że Antek Królikowski był ze mną na kanapie, który był tam właśnie w tej kwestii, w sumie, znaczy w kwestii tego, że wychodził Miasto 44, wtedy pamiętacie taki film? Mhm. No i on mnie spytał imię jego 44, no i okej, faktycznie, no trochę się zbłaźniłem. Można tak poskarżyć. W sensie wiedziałem po prostu, że nie miałem prawa wiedzieć, skąd to jest. Nie no, dziadek chyba się przerabia typowa. W liceum generalnie, nie? Ty chyba byłeś przed liceum wtedy. Tak, no to było gimnazjum, to było, pamiętam, że jeszcze nas mama z lekcji nas zabierała do Kuby. No, przed liceum wojewódzkiego, niesamowite. No to w hardcore, pamiętam, że stres był olbrzymi, no. Teraz myślę, że może byłby nawet większy, bo już wiem, z czym to się je. Takie wystąpienie u niego, ale... A jeszcze ci jakieś sytuacje potrafią zestresować? Takie wystąpienia publiczne, konferencje? Dalej czujesz? Tak, no wiecie co, ja powiem wam tak, że nie poczujesz tego w momencie... Stres możesz przestawać odczuwać w momencie, kiedy grasz tylko do kamery. Kiedy nie masz przed sobą ludzi, kiedy nie masz ludzi, którzy reagują, widzisz nawet czasami naprawdę na scenie potrafisz się skupić na jednej osobie i widzisz, że ona zrobi taką minę. I to już przeszkadza. I to już wiesz, to już. O kurwa, coś źle zrobiłem. Albo to już. To tak jak my sobie gadamy. Już takie się dokładnie, że mi się gdzieś wpada jakaś inna myśl i już jesteś gdzieś indziej w ogóle, nie? I z kamerą można to obyć, bo kamera to kamera, patrzy się w kamerę, ale z ludźmi, na przykład jak Sylwestra prowadziłem dwukrotnie Sylwestra z dwójką, no to sytuacja była taka, że no, jak wyszedłem do tych ludzi i zobaczyłem te tam 60 czy 70 tysięcy osób, no to było kurde wow, nie? Takie rzeczywiście, że zaczęło się robić ciepło, bo ja wyszedłem sobie najpierw, ja robiłem backstage i wyszedłem sobie do tych ludzi, mówię, patrzę, oni, a to pierwszy, ja mówię, jej, wróciłem. No i tak poczułem, że kurde, że mogę nie wychodzić, nie? Że mogę lepiej nie patrzeć na to, ile jest ludzi, bo to taka dodatkowa jednak, kurde, taka bariera się robi, nie? Że nie dość, że wiesz, że oglądacie miliony osób przed telewizorami, mimo to, że nie odczuwasz tego. No tak, ale świadomość gdzieś tam jest. No to jest ten sam case, co zawsze youtuberzy, którzy niby mają milionowe zasięgi, ale przychodzą nawet do telewizji, czy do jakiegoś innego środowiska i często ich wtedy stres tak dojeżdża. Na pewno, bo to nie jest wcale łatwe i ja też często się zdarzało tak, że ludzie do mnie wypisywali, czy tam mówili mi, o, czy koledzy jacyś właśnie, że o, to tam grasz, każdy tak może, że w ogóle że po prostu masz farta, nie mówię, okej, no może tak być też faktycznie, ale chodź na chwilę. Ja pamiętam, kiedyś miałem taką sytuację, zabrałem moją... moją klasę na plan i był taki jeden gość, który się strasznie śmiał ze mnie właśnie z tego, że grałem i ten, i że on to mógłby to wszystko samo zrobić i w ogóle. No i byliśmy na planie i on w ogóle nie przekalkulował tego, że ja mogę mu zrobić niezłą siarę i zrobiłem tak faktycznie, bo poprosiłem reżysera, czy mógłby go wziąć na chwilę przed kamerę, żeby coś zagrał, nie? No, to nie zapomnę, że on chyba do tej pory jest blady, nie? Jest jakiś epizod z nim gdzieś dostępny? Nie, on po prostu, my zrobiliśmy taką prowokację, powiedzmy. Okej. Okay. I mówię, chodź, zobaczymy, sprawdzisz się teraz, wiesz, masz możliwość, nie? Wszedł i po prostu tylko kamera poszła, tylko reżyser powiedział, cisza, wszyscy, wiesz,
i on nagle, wiesz, że jest sam, nie? I że to on, wszystkie oczy skierowane tak, i na wszyscy, niego. Wiesz, i kurwa, i nagle gość, wiesz, to miał łzy w oczach po prostu, że widać, że jego stres go przerósł po prostu. I dlatego wiem też, że nie każdy, powiedzmy... Czyli co, każdego tak. hejtera byś tak zapraszał przed kamerą. Na pewno nie chciałbym, na pewno bym go nie bił, bardziej bym mu dawał taką... Może stworzyłeś potwora, może on niedługo zostanie jakimś dyktatorem. Jakiś, a może już jest, a może to jest ten, Wawrzyn, tylko bym miał, że fajnie, bardzo fajnie się rozmawiało. Powiedz, Adam, czego ci mamy życzyć? Teraz chciałbym, żebyście mi życzyli zdrowia. To przede wszystkim, ogólnie, w sensie nie to, żeby był chory, ale po prostu. I chciałbym, żebyście mi życzyli tego, żeby ciągle było tak zajebiście, jak jest teraz. No, to życzymy ci, żeby było tak zajebiście, to musisz tu zostać w takim razie, tak. I tu siedzieć. Nie wychodzi. No tak, dokładnie, to musimy siedzieć, ale nie, no faktycznie gdzieś tam chciałbym, żebym to, o czym sobie wszystkim dzisiaj rozmawialiśmy, o tym właśnie, o tym planie, o tych różnych innych rzeczach, żeby to gdzieś tam w moim życiu dalej było i żeby nie okazało się, że za 10 lat wy będziecie, kurde, robić programy w telewizji, a ja będę, powiedzmy, nie wiem, no grał gdzieś tam w jakimś teatrze w Kwidzyniu. Specjalnie dla ciebie nam się nie uda. Specjalnie dla ciebie osiągnąłem porażkę. Albo chłopaki, jak już będziecie widzieli, że lecę w dół, to po prostu skończcie kanał. My w tym jesteśmy bardzo dobrzy. W podbudowaniu naszych ziomali swoimi porażkami. A jakieś teraz projekty się szykują w najbliższym czasie z twoim udziałem? Chciałbym was zalać falą tutaj po prostu nowych projektów, które robię, ale niestety nie zaleję na razie was nie. Okay, niczym. Nic nie, no. W sensie jest jedna rzecz taka, niczym która... Niczym was nie zalejesz. Niczym was nie zaleję niestety. Bardzo bym chciał, bo tak mówię, okres jest średni i dopiero teraz ja też mówię, po tym roku, kiedy robię o wiele mniej rzeczy niż robiłem przez ostatnie 10 lat, to dopiero teraz poczułem, jak ważne jest to, żeby być ciągle w pracy, żeby być z ludźmi, mieć kontakt z fanami, czy z po prostu mieć obycie z tym, co robisz na co dzień, prawda? No to tak jak piłkarze, no nie wiem, jesteś, grasz w Realu Madryt i przez 3 lata, nie wiem, dostaniesz kontuzję, znaczy cały sezon kontuzję masz i wracasz na boisko, to nie grasz od razu swojej najlepszej formie, tylko musisz do tego jednak wrócić. Tak samo jest z aktorami, że w momencie, kiedy nie grasz, w momencie, kiedy nie prowadzisz czegoś, to robisz się sztywny. To jak wygląda twój dzień w takim razie teraz jeszcze? Jako starasz się tą rutynę utrzymać, że przed lustrem co sobie odgrywasz, jakieś improwizacje? Właśnie to jest ciężkie, wiesz, bo to tak jak mówią ludzie, właśnie stałem przed lustrem i weź sobie, stałem przed lustrem i próbuj sobie robić dziwną minę. No, znudzi ci się to po 5 minutach, to wiesz, to jest tak, że to też faktycznie realnie nie daje ci, że nie przekłada się później na twoje umiejętności aktorskie, tak mi się wydaje przynajmniej. Tylko jednak moim zdaniem w aktorstwie najważniejsze jest to, że czerpiesz energię z drugiego aktora, że czerpiesz energię z ludzi, którzy są po prostu na planie, widzisz ich humory, widzisz ich śmiech, ich ten, jakby potrafisz często nawet brać z nich emocje, jak co oni przeżywają i często tam szukasz takiej tego, żeby właśnie gdzieś tam budować swoją postać, a tak samemu siedząc przy lustrze to nic nie wymyślisz moim zdaniem. I jedynym problemem właśnie jest to teraz u mnie, że nie gram, tak, że rzeczywiście mam przerwę i boję się, że jak wrócę na plan, to że będę sztywny po prostu, że będę miał tak, że sam będę patrzył na to i mówił, ja nie mogę, no jest słabo, nie? Dlatego też myślę o tej szkole, to jest pierwsze, ale druga rzecz jest taka, że gdzieś tam mam ciągle nadzieję, że te dobre czasy wrócą. Nie mówię, że jestem jakimś gościem, który oczekuje od świata tego, żeby ktoś mu coś dawał, absolutnie nie. Ja też nie chcę tam, gdzie mnie nie chcą. W ogóle nie szukam siebie w miejscach, gdzie ewidentnie mnie nie chcą. Ostatnio też miałem taką sytuację jakby na castingu i okej, no nie mam z tym problemu. Ale wiem, że są osoby, które potrafią się w sobie zamknąć i mówić, dobra, oni tak mnie potraktowali, to znaczy, że jestem do dupy i może lepiej zrobić coś innego, nie? Wracając do planu, nie robię za bardzo nic takiego, wiesz, robię teraz sobie na przykład mieszkanie na Mazurach, mój tata ma działkę, drugi domek ma na górze mieszkanko i tam sobie wykańczam. To ci życzymy tego, żebyś nie zasztywniał, chyba że żebyś wykończył domek. To tam bądź sztywny, jeżeli trzeba być sztywny, to bądź sztywny. Dzięki wielkie.